Zapraszamy do wspólnej wędrówki ścieżką edukacyjną utworzoną na topolowym fyrtl. Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych stanowisk ścieżki czytają wolontariusze działający przy Schronie Kultury Europa w Poznaniu. Pomysłodawcą i aranżerem ścieżki edukacyjnej jest Jerzy Łuczek, kierownik Schronu Kultury Europa. Projekt zrealizowaliśmy w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych Wildasia. Na początku posłuchajmy kilka słów na temat samego topolowego fyrtla. Topolowy fyrtel to miejski ogród utworzony na podwórku przy ulicy Rolnej 24 w Poznaniu na terenie dawnych nieużytków, na wzór postindustrialnych przestrzeni, jakie mieszkańcy rewitalizują w innych krajach. Bezpośrednią inspiracją dla topolowego fyrtla był miejski ogród powstały w Nowym Jorku na miejscu nieczynnej linii kolejki miejskiej, której trasa biegła niegdyś pomiędzy blokami mieszkalnymi, powodując ogromny dyskomfort życia okolicznym mieszkańcom. Nasz topolowy fyrtel powstał w 2012 roku przy okazji innych prac remontowych przeprowadzonych na podwórku. Inicjatorem był Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rolna w Poznaniu. Nad stroną plastyczną i późniejszą aranżacją przestrzeni czuwał od początku artysta-malarz Jerzy Łuczak, a nad doborem roślin, w tym kwiatostanu, mieszkańcy pod kierunkiem prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przystań Janiny Stachowiak. Obecnie topolowy fyrtel służy jako strefa relaksu mieszkańcom, ale także pełni funkcję sceny letniej Schronu Kultury Europa, zlokalizowanego w budynku naprzeciw ogrodu. Konstrukcję samej sceny w formie kapliczki sztuki zaprojektował Jerzy Łuczak, który co rok prezentuje w niej artystyczną szopkę Jerzego Łuczaka, a także okazjonalne instalacje artystyczne, na przykład bajkę o poznańskich koziołkach czy ścieżkę edukacyjną na topolowym fyrtlu. Scena letnia jest również wykorzystywana do licznych koncertów i festynów organizowanych przez mieszkańców w ramach działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Rolna i Stowarzyszenia Schron Kultury Europa. Siewca. Do czasu skonstruowania maszyny rolniczej siewnika zboża na polach wysiewano ręcznie. W dzieciństwie w latach 50. XX wieku w Świńcu, w wiosce moich dziadków, jeszcze można było takiego siewcę zobaczyć. Brakowało wtedy maszyn rolniczych. Polskie rolnictwo mozolnie podnosiło się z powojennej pożogi. Rolnik przywiązywał przez swój tułów zwój płótna, napełniał go ziarnem siewnym i obchodził zaorane i zabronowane wcześniej pole z jednego końca na drugi, równolegle do granicy zwanej miedzą, oddzielających jego działkę przeznaczoną pod zasiew od innych części pola.
ruchem zamaszystym wyrzucał nabrane z płótna w dłoń ziarno, starając się równomiernie pokryć nim całe pole. Im był bardziej zdolny i doświadczony, tym równomierność była lepsza. Najczęściej tę ważną dla przyszłych zbiorów czynność wykonywał sam gospodarz, odmawiając wcześniej modlitwę błagalną o błogosławieństwo udanych plonów. Naszego siewcę narysowałem ołówkiem na desce odzyskanej z odpadów, które mieszkańcy wystawiają na tak zwane gratowisko. Następnie wyciąłem z niej postać rolnika i pomalowałem farbami olejnymi, nadając siewcy ostateczną formę. Jest on symbolicznym przewodnikiem zapraszającym do zwiedzania naszej ścieżki edukacyjnej. Brona. Brona to narzędzie do spróchniania i rozdrabniania roli. Proces ten nazywa się bronowaniem. Stosowane najczęściej po orce pługami lub po zasiewie w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą gleby. Stosowana jest także do usuwania wyoranych chwastów. Napędzana, ciągnięta przez ciągnik albo konia. W dawnym rolnictwie protoplastą brony były gałęzie ciągnięte po glebie przez rolnika. Historycznie najpierw były brony drewniane, budowane na wzór grabi ręcznych, a później ze względu na nietrwałość narzędzi drewnianych wiejscy kowale nauczyli się robić brony metalowe. Współcześnie nadal jeszcze są w użyciu brony zębowe, ale są one wypierane przez brony łopatkowe, talerzowe i wirnikowe, ciągnięte na polach przez traktory. Kultywator. Kultywator, w niektórych rejonach Polski nazywany także drapaczem, to maszyna do spulchniania roli do głębokości 5 do 40 cm bez jej odwracania oraz do niszczenia chwastów z pól uprawnych. Kultywator jest narzędziem przyczepionym lub zawieszonym, składającym się z ramy, przymocowanych do niej zębów, kół podporowych wykorzystywanych do regulacji głębokości roboczej, układu regulującego głębokość oraz zaczepu lub stojaka zawieszenia. Zespołem roboczym kultywatora są zęby sprężynowe, półsprężynowe lub sztywne, zakończone redliczkami, gęsiostópkami lub nożami. Pompa ręczna do studni, tak zwana abisynka. Zasada działania ręcznych pomp do wody jest bardzo prosta. Pompując wodę, za pomocą rączki i przymocowanej do niej dźwigni wprawiamy tłok w ruch, który zasysa wodę ze studni. Specjalny zawór magnetowy blokuje powrót wypompowanej wody z powrotem do studni. Pompy nadal są w użyciu wszędzie tam, gdzie nie ma sieci wodociągowych i energii elektrycznej. Uprząż konia pociągowego. Występują jeszcze dwa główne rodzaje uprzęży – homontowa lub szorowa. Uprząż homontowa ma wiele elementów takich samych jak szorowa. Różni się tym, że zamiast napierśnika pasa opierającego się o pierś konia, ma homonto wkładane przez głowę konia na jego kark i łopatki. Dobrze dopasowane nie ogranicza zwierzęciu ruchów i dzięki temu optymalnemu położeniu umożliwia koniowi ciągnięcie dużych ciężarów. Homonto wynaleźli Chińczycy. Pierwsza zmianka pochodzi z III wieku. W Europie pojawiło się około 1000 roku. Uprząż szorowa natomiast opiera się o napierśnik, który powoduje, że ruch konia do przodu zmusza go do ciągnienia wozu lub narzędzia rolniczego. Elementem łączącym uprząż z wozem jest barczyk, drewniana belka, do której przyczepiana jest uprząż. Kierujący koniem trzymał w dłoniach wodze, zwane także lejcami. Ich drugi koniec, przymocowany do wędzidła, zwanego także uzdą, skłaniał konia do wykonania odpowiedniej komendy powożącego. Wanna cynkowa z tarką. Wanna używana niegdyś do prania lub kąpieli. Poprzez tarcie namydlonej odzieży o tarkę proces prania był intensywniejszy. Tarka jako narzędzie do prania współcześnie wyszła z użycia. Stopniowo zastępowały ją pralki elektryczne z wyrzemaczką i automaty pralnicze. Za to tarka trafiła do rozrywki jako instrument muzyczny, zwłaszcza w jazzie tradycyjnym.
Tarka jako instrument perkusyjny wywodzi się z muzyki praktykowanej w Afryce Zachodniej i przyniesionej do Nowego Świata przez afrykańskich niewolników. Pierwotne czarne zespoły używały dzbanków, łyżek i właśnie tarek do nadania rytmu. Zespoły takie były popularne w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. W Polsce od roku 1965 właśnie od nazwy tego przyrządu lub jak kto woli instrumentu organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka. Waga uliczna, medyczna, służyła do odpłatnego ważenia osób na ulicach lub do ważenia i mierzenia pacjentów w gabinetach medycznych, szczególnie w gabinetach lekarskich, w szkołach oraz przedszkolach. Większość ze współczesnych dziadków była ważona i mierzona w szkolnych gabinetach właśnie przy pomocy takich wag. W XX wieku można je było także spotkać u ulicznych wagowych, którzy za drobną opłatą ważyli zainteresowanych przechodniów. Grabie ręczne i konne. W czasach, gdy nie było kombajnów, po skoszeniu i ręcznym zebraniu zboża w kopy, w Wielkopolsce zwane mędlami, powiązanego uprzednio w snopy również ręcznie. Pozostałe resztki kłosów należało zebrać i również powiązać w snopy i ustawić do zupełnego przeschnięcia w kopach, czyli mędlach. Grabie konne znacznie ułatwiały tę czynność, zastępując grabie ręczne, które musiał ciągnąć żniwiarz. Grabie konne można także wykorzystywać do zbiorów siana. Obecnie zastępują je grabie przyczepione do traktorów, chociaż zasada pozostaje taka sama. Kowadło do klepania kos. W czasach, gdy żniwa odbywały się głównie z użyciem kos, kowadło służyło do ich wstępnego wyoszczenia, tak zwanego klepania kos. Praktycznie musiało być w każdej wiejskiej zagrodzie. Żniwiarze najczęściej po zakończeniu dnia klepali stępione całodziennym używaniem oszcza kos, aby rano były gotowe do kolejnego dnia pracy. Kosy po wyklepaniu były jeszcze wygładzane do pełnej ostrości specjalnymi osełkami, zwanymi również babkami już bezpośrednio na polu. Dopiero gdy żniwiarz był pewien, że kosa jest idealnie zaoszczona, mógł rozpoczynać żniwa lub siano kosy. Kosy stały się również symbolem insurekcji kościuszkowskiej. Można przypuszczać, że również XVIII-wieczni kosynierzy musieli w swoich koszarach mieć niejedno kowadło do klepania kos. Opyłacz, opielacz konny. Maszyna rolnicza do eliminowania chwastów z upraw roślin okopowych, np. ziemniaków i buraków. Metalowe łyżki opyłacza wyrywały chwasty między rzędami zasianych lub zasadzonych roślin uprawnych. I w ten sposób proces pielenia chwastów służący zapewnieniu uprawianym roślinom szybszy wzrost, a rolnikom większą wydajność. Zastępował mozolną pracę ręczną wykonywaną wcześniej przy pomocy ręcznych narzędzi zwanych motykami lub haczkami, a w Gwarze Wielkopolskiej dziabkami od dziabania nimi na polu uprawnym. Waga rolnicza. Używana głównie w młynach i magazynach do ważenia worków wypełnionych produktami rolniczymi. Worek kładziono na drewnianej platformie, a na szalce z drugiej strony kładziono odpowiednie nominały odważników, najczęściej żeliwnych. Dla małych nominałów dekagramowych czasami odważniki były ceramiczne.
Zwolnienie zawiesi wagi powodowało możliwość ustalenia, ile waży worek na wadze. Gdy dzióbki dwóch stron wagi się zrównały, wynik był ustalony. Odważniki miały nominały 50, 20, 10, 5, 2 i 1 kg. Z zestawienia tych nominałów można było ustalić każdą wagę z dokładnością do 1 kg. Do dokładniejszego zważenia służyły odważniki dekagramowe i wykorzystywana przesuwna korekta samej wagi. Obecnie jeszcze można je spotkać w niektórych starych magazynach. Osełka z korbą. Nieodzowny sprzęt w każdym obejściu rolniczym. Jedna osoba kręciła korbą, nadając obrót okrągłego kamienia szlifierskiego. Druga przykładała do kamienia ostrze noża, dłuta lub sierpa i w ten sposób nadawała idealną ostrość szlifowanemu przedmiotowi. Namoczenie tarczy szlifierskiej zimną wodą wlewaną do pojemnika mocowanego pod tarczą studziło stal ostrza i przyspieszało cały proces. Pług jednoskibowy konny. Maszyna rolnicza przeznaczona do orania gleby z odwracaniem skiby, poprzedzającego zasiew lub sadzenie roślin dla uzyskania zbiorów. Umiejętność właściwego orania była jedną z tych umiejętności, która przez wieki świadczyła o rolniczej kwalifikacji gospodarzy. Po zaoraniu pole było bronowane, aby pozbyć się wykorzenionych zachwastów i mogły następować kolejne działania rolników, np. siew zbóż lub sadzenie ziemniaków. Postać oracza stała się jednym z symboli polskiego chłopa i szybko trafiła do kultury jako motyw wielu dzieł malarskich. Jednym z najbardziej znanych obrazów wykorzystujących ten motyw jest orka Józefa Chełmońskiego. Taczka. Powszechny do dziś jednokołowy wózek ręczny do przewożenia wszystkiego, co należałoby przenosić z dużą uciążliwością. Zdarzały się także taczki dwukołowe, tak zwane japonki. Dawniej rolnicy wykonywali także taczki drewniane, które służyły do wożenia w obejściu cięższych przedmiotów lub płodów rolnych, np. snopów słomy czy kiszonki dla zwierząt. W polityce taczka uzyskała dodatkowo symboliczne znaczenie. Wywiezienie kogoś na taczce oznacza upokarzające pozbycie się intruza. Dodatkowym elementem upokarzającym jest to, że w dawnych gospodarstwach, zwłaszcza mniejszych, taczkami wywożono z chlewów i stajni obornik na pryzmy składowe. Polityczne skojarzenie nie wymaga komentarza. Kończymy naszą krótką wycieczkę po topolowym Firtlu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spacer realny, zwłaszcza wiosną i latem, gdy kwitnie większość kwiatów. Topolowy Firtel jest otwarty codziennie na podwórku przy ulicy Rolnej 24. Wejście jest od strony znanej restauracji, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Rolnej. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dzięki którym przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane. Filmy i zdjęcia topolowego Firtla i eksponatów ścieżki edukacyjnej wykonaliśmy specjalnie dla potrzeb tego filmu. W technicznych zdjęciach maszyn skorzystaliśmy także ze zdjęć zamieszczonych w internecie, nie naruszając zastrzeżonych praw autorskich. Roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. Ooh. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the darkest sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Ooh. The colors of the rainbow are pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, they're really saying
I will ever know, and I think to myself,